nową. W ostatnim filmiku, sorry, zrobiliśmy taki makijaż, taki bardzo lekki i bardzo jasne niebieskie cienie. Idealne na lato. Bardzo, bardzo pasuje na takie obudzone oczy. Teraz dodałam jeden cień, ciemniejszy, granatowy, taki granatowo-fioletowy. I tym jednym cieniem zupełnie zmieniłam całe oko, cały cień. I chcę pokazać, bo dobre do tego by był taki komplet cieni. Tu są trzy cienie. Chcę pokazać, że jak łatwo jest iść z takiego taki dzienny makijaż. Na przykład w torebce mieć taką paletkę cieni. I na co dzień mieć takie coś, a nagle wychodzisz wieczorem albo prosto z pracy, albo prosto ze szkoły, albo chcesz po prostu dodać coś, jakieś ciekawsze coś na wieczór. To jeden ciemniejszy cień. Nie musi być czarny. Rzadko używam czarne. Tu jest kolor z MAC. Nazywa się Graphology. I to jest taki fioletowo-granatowy kolor. I nałożyłam dosyć małym pędzelkiem. Taki kwadratowy z mojego zestawu. I troszeczkę wezmę, naprawdę troszeczkę na końcu i po prostu nakładam w załamaniu i przez linię rzęs, czyli robię linię tutaj na dole. Najwyraźniej chcę pokazać najpierw, a później w załamaniu, czyli takie jakby półkółeczko. O! Czyli widać załamanie i linię rzęs. I nie pstrykać po nosie. I tam nałożyć. I tylko tam. I rozprowadzić ten kolor. I tak to w załamaniu będzie wyglądało głębsze i oko wygląda większe. I przez linię rzęs. Rzęsy będą wyglądały grubsze i bardziej gęste. I oczywiście można to troszkę bardziej do góry brać, ale ciągle rozprowadzać, bo nie, ja nie chcę, żeby to było za mocne. Wiem, że przedtem w filmiku robiłam smokey eye, ale to był bardzo taki bardziej formalny i intensywny. I to było dlatego, że wychodziłam. A tutaj chcę po prostu pokazać, jak łatwo jest dodać jeden cień, i to troszkę cień, do tego, co się już ma na oku, żeby wyglądało inaczej i ciekawe na przykład na wieczór. O, i tak łatwo jest. I oczy wyglądają już bardziej smoky, ale dalej delikatnie. Naprawdę jak dym, a nie jak mocne, czarne kredki. To jest bardzo delikatny smoki, ale wygląda bardziej wieczorowo. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik. Zapraszam do subskrypcji i może będą jakieś zdjęcia. Nie wiem. Na razie.